Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyznam się szczerze, że dla mnie to też premiera, bo pierwszy raz w śląskim stroju, także czuję się troszkę poddenerwowana, ale myślę, że bardziej poddenerwowane są dzieciaki. Drodzy Państwo, raz jeszcze wielkie dzień dobry i dzięki za to, że jesteście. Dla dzieciaków oczywiście. Koncert promocyjny Śląskie Bajtle. Tak, tak, koncert promocyjny Śląskie Bajtle i to właśnie 20 dzieciaków, 20 osób, mniejszych, większych, ale wszystko po to, drodzy Państwo, abyście wy czuli się dzisiaj usatysfakcjonowani, abyście świetnie się bawili. Mam nadzieję, że nawet niektórzy będą śpiewać razem z dzieciakami, ale to w trakcie koncertu na pewno zobaczymy i usłyszymy. Drodzy Państwo, koncert promocyjny Śląskie Bajtle to taki naprawdę bardzo szeroko zakrojony projekt. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie dzieciaki pomogły i podtrzymały taką śląską tradycję muzykowania i nie tylko. Wszystko to pod czujnym okiem Iwony Rutkowskiej i Roxany. Iwonko, czy jesteś z nami tutaj na sali? Na pewno jesteś. Iwona Rutkowska, tak, tak. Ja ciebie poproszę za jakiś czas, abyśmy troszkę porozmawiały. Teraz wiem, że też się troszkę denerwujesz, jak to wszystko wyjdzie. Drodzy Państwo, to naprawdę mnóstwo prób, mnóstwo stresu, szczególnie u dzieciaków. No i tak naprawdę zdenerwowania, bo one same bardzo martwią się tym, czy się wam spodobają, tak po prostu. Ja mam nadzieję, że będziemy się wszyscy rewelacyjnie bawić. Dzisiaj podczas koncertu pojawią się także gwiazdy. Takie nasze niespodzianki. Kto to będzie? No, za chwileczkę się przekonamy, ale najpierw chciałabym, abyście bardzo mocnymi, gromkimi brawami przywitali Śląskie Bajtle, bo oni zaśpiewają pierwszą dzisiaj piosenkę. Nasze Katowice! Śląskie okolice,
Zdolną mamy młodzież, prawda? Nasze Katowice to oczywiście piosenka z repertuaru i Roxany. A przed nami nasz gość, pierwszy gość naszego koncertu dzisiejszego. A będzie to zespół, który powstał w 1996 roku i tworzy go czterech dżentelmenów. Bardzo sympatyczni panowie. Dżentelmeni, jak już powiedziałam. Nie poznali mnie dzisiaj w tym stroju. Wcale się nie dziwię, bo sama się nie poznaję w lustrze. Ale bardzo podoba mi się to, co widzę, bo w końcu taka śląska frelka, jak to dzisiaj mnie nazwali. No właśnie, myślę, że nie będę przedłużać, drodzy państwo. Zespół, który teraz pojawi się na naszej scenie, specjalnie dla was oczywiście, to zespół BAR. Panowie, zapraszam! Brawo wielkie! Jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzynkach przypomina, co ta ziemia zasiedlali, po naszym pożykali, krzyżem chleb swój zaznaczali. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja zdobnych lot, ta kultura, obyczaje, nasza godka i śpiewanie. Chociaż nie rozwyśmiewani, poniżani, przygnębiani, niech nie zniknie, niech zostanie na następne tysiąc lot. Jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzeniach pamiętają. Choć nie jeden już wyjechał, tu rodzina zawsze czeka, by do domu powrócili, bo tu serce zostawili. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja zdobnych lot, ta kultura, obyczaje, nasza godka i śpiewanie. Chociaż nie rozwyśmiewani, poniżani, przygnębiani, niech nie zniknie, niech zostanie na następne tysiąc lot. Jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Świat dookoła nam się zmienia, i tu blisko, i daleko. Niech ta śląsko-czorno-ziemia przypomina, skąd my są. Tu rodzina, tu wspomnienia, tu jest nasz rodzinny dom. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja zdobnych lot. Niech nie zniknie, niech zostanie na następne tysiąc lot. Zostanie na następne tysiąc lat. Niech nie zniknie, niech zostanie na następne tysiąc lat. Dzięki, dzięki bardzo. BAR! Panowie, nie uciekać mi proszę ze sceny.
Janek, ty mi też nie uciekaj ze sceny. Dobrze. Bo wiesz, teraz niespodzianka będzie. Aha, czyli mam tu zostać na scenie. My sobie zejdziemy tutaj i będziemy obserwować. Ja będę patrzeć na wasze reakcje. Serce mi bije mocno. Ale wiesz, jak śpiewaliście, to dzieciaki za kulisami też sobie śpiewały. No się wyobrażam, wielomę to musiały ćwiczyć razy, żeby się tego nauczyć i to na pewno teraz już mają dzieci szybciej kontaktują, także my się musimy uczyć piosenki 2 miesiące, a on już starczy tydzień. No bardzo szybko się nauczyły, ale wiesz, konkurencja depcze po piętach. No depcze, ja się zastanawiam, czy po tym wykonaniu bajtli tej piosenki, czy my jeszcze w ogóle się zdecydujemy na śpiewanie. To się okaże. Drodzy Państwo, no my w takim razie też nie będziemy przedłużać. Czas, abyśmy zobaczyli. Też mi serce bije, bo jestem bardzo ciekawa, panowie, jak wy zareagujecie na to, co zobaczymy na scenie. A ja zapraszam w takim razie na piosenkę Pamięć w wykonaniu Śląskich Bajtli.
Dziękujemy bardzo. Panowie, no ja zapraszam na scenę. Ja was muszę zapytać, jak się podobało. Ale miny mieli, ale, ale. Co usłyszę? No Ninko, jakbym miał, nie wypada się tu seblikać, ale jakbym się seblik ci pokazał ręka, to mógłbym się skurkać. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Serce, prawa, lewa. No to kobiety to mają problem bije z tymi mocniej, bije ale bije naprawdę mocno. No, widzicie? Zruszył no, się nam gienek. Nie dość, że my śpiewamy, to one jeszcze miały takie te fajne ruchy, widzisz. Ale to jest coś, co musicie to teraz, to, wiesz, coś, co się musimy was... od bajty jeszcze nauczyć. A, nauczymy proszę. Się, ale naprawdę są my podbudowani, bo ta piosenka była napisana z takim zamysłem, jakby to miał być hymn do nas Ślązaków. Niech pamięci nam zostanie ta tradycja z dawnych lat, ta kultura, obyczaje. I muszę ci powiedzieć, ja się o ta tradycja, o ta kultura nie boję, jak takie bajty tak fajnie śpiewają. Dziękujemy bardzo. BR, drodzy państwo, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo, panowie. Przesympatyczni dżentelmeni, naprawdę. Drodzy państwo, no tak, to była piosenka Pamięć w wykonaniu śląskich bajtli. A ja chciałabym teraz troszkę powiedzieć o dzieciakach, które występują w tym projekcie. No bo przecież one są tutaj najważniejsze. To są nasze gwiazdy i o nich wypadałoby wiedzieć troszkę więcej. Więc pozwolicie, że o dwóch osobach już teraz powiem na przykład, jakie mają zainteresowania. Bo w tej dwudziestce jest na przykład Oliwia Dysy. Czy jest rodzina Oliwii tutaj u nas? Jest, no witamy bardzo serdecznie. I Oliwia na pytanie, czym się interesuje, powiedziała śpiew i pływanie. Zgadza się? Tak, tak, zgadza się. No to właśnie Oliwia. Jest też Dominik Dysy. Domyślam się, że to również państwo. A Dominik interesuje się grą w szachy i śpiewem. No proszę, mamy taką młodzież, która ma wiele zainteresowań. To, że interesują się śpiewem, muzyką, tańcem wcale mnie nie dziwi. Szczególnie, że byłam na próbach i widziałam, co się działo. Och, oni podekscytowani już byli na próbach, aczkolwiek wymagało to od nich naprawdę wielkiego skupienia. Ale efekty? Za to możemy widzieć na przykład dzisiaj na tym pierwszym takim dużym dla nich koncercie. Drodzy państwo, przed nami kolejna piosenka. Tym razem będzie to piosenka, którą myślę znacie bardzo, bardzo dobrze. Karliku. Znamy? Znamy, no pewnie, że tak. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, autorem jest Zdzisław Pyzik, poeta i autor piosenek, społecznik, który napisał takie popularne piosenki, jak na przykład Starzyk, od Siewierza jechał wóz, czy też na przykład Karliku, Karliku. No i teraz śląskie bajtle już się przygotowują, to ja zapraszam do tych emocji. Karliku, Karliku i śląskie bajtle. Karliku, karliku, co w koszyku masz?
Śląskie bajtle. Dziękuję wam bardzo. Oni zaraz wrócą, drodzy państwo, ale ja muszę was nauczyć pewnej rzeczy. Bo klaskanie wychodzi wam świetnie, ale jak oni kończą śpiewać. Ja bym bardzo chciała, żebyście im pomogli w trakcie piosenek również tym klaskaniem. Więc teraz, bardzo proszę. O, i bardzo proszę nasz oficjalny fanklub, żeby tutaj... Pokażcie się, drodzy moi, bo śląskie bajtle już mają swój oficjalny fanklub. Tak, to nie jest to, że po prostu się pojawili. Jest fanklub, jeśli chcecie, drodzy państwo, można dołączyć. Oczywiście, oczywiście, ja też się wpisuję. Jestem tam też. Któryś punkt jest też mój, dobrze? Ja też tam będę. Oficjalny fanklub śląskich bajtli, to słuchajcie, musicie mi teraz pomóc i wy, drodzy państwo, również. Ręce. I zaczynamy klaskać. Głośniej, głośniej. I o coś takiego mi właśnie chodzi, potraficie. Kochani, bo to o to chodzi, że naprawdę dzieciaki są zestresowane. Ja może nie powinnam tego mówić, bo oni się pewnie jeszcze bardziej stresują, kiedy ja to mówię. Ale chodzi o to, żebyście wy również im tę energię dawali, bo to jest bardzo ważne, kiedy jest ta publiczność, która pomaga uśmiechem, no i tym właśnie klaskaniem. Śpiewaliście teraz, Karliku? Jasne, no to teraz też pośpiewacie. Moja ściąga już otwarta. Pośpiewacie dlatego, że... A właśnie, jest tu jakaś Karolinka? Karolinka, jest jakaś Karolinka? Karolina? Karola? Jest! No, to teraz pani pójdzie. Teraz pani pójdzie, bo teraz będzie poszła Karolinka w wykonaniu śląskich bajtli. Wielkie brawa, drodzy państwo! Takie oklaski, to ja rozumiem. Bardzo dziękuję, dziękuję. Wszystkie Karolinki oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie.
No szkoda, że więcej tych Karolinek dzisiaj tutaj nie ma, ale myślę, że następny koncert śląskich Bajtli to już będzie coś. Drodzy Państwo, no trzeba koniecznie powiedzieć, że projekt objęty jest mecenatem Urzędu Miasta Katowice, za co bardzo dziękujemy. A patronami medialnymi są Telewizja TVS, Dziennik Zachodni, Radio Fest, a producentem projektu jest Promus HD Film. Brawa, drodzy Państwo, oczywiście. Teraz czas, abym przedstawiła kolejne osoby, które wchodzą w skład tego właśnie pięknego projektu Śląskie Bajtle. A jest to Oliwia Adamowicz. Mamy rodzinę Oliwii tutaj na sali. Jest, no pewnie. To jest, ja od razu muszę powiedzieć, mama Oliwii jest tak szaloną, ale tak cudownie szaloną kobietą. Ona tutaj odpowiedzialna jest za te koszulki. Naprawdę bardzo dużo pomagała. Cały czas była na próbach, także naprawdę bardzo dziękuję, również ja, bo czuję się też odpowiedzialna za ten projekt. Wielkie dzięki. Przecudowna osoba, zresztą jak wszyscy rodzice, którzy tutaj pomagali właśnie przy tym koncercie. Więc Oliwia Adamowicz bardzo interesuje się śpiewem, co wcale nie dziwi, ale także plastyką i sportem. Zgadza się. Wszystko dobrze. Jest także Magdalena Jaskuła i szukam... No proszę, wielkie brawa. A Magdalena, tak. Magdalena ma dosyć nietypowe zainteresowania, bo to muzyka, taniec, śpiew, a także czytanie książek i pielęgnacja roślin. A to tak od mamusi, pielęgnacja roślin, tak pani jakoś tak... Wszystko pani pielęgnuje. Nie no, fajnie, dobrze, dobrze, się nauczy wszystko pielęgnować. I jest jeszcze Patrycja Doros. Czy mamy rodzinę od Patrycji? Jest w pierwszym rzędzie, wielkie brawa. Zainteresowania Patrycji to taniec, śpiew, muzyka, sport, matematyka. No, podziwiam, brawo. Historia, malowanie i jazda na deskorolce. Też wydawałoby się, że jazda na deskorolce to raczej taki chłopięcy sport, prawda? Czy nie wiem, jakiś braciszek, chłopak może od córki? Brat cioteczny jeździ. No, gdzieś tam wszystko jakoś się łączy. Drodzy Państwo, no nic, czas na przedstawienie kolejnych osób już za momencik, natomiast teraz czas na to, abyśmy wszyscy się pobawili. Liczę na wasze brawa podczas piosenki. Liczę na to, że będziecie śpiewać. Liczę na wasze uśmiechnięte twarze, to też. Bo teraz będzie piosenka, którą oryginalnie wykonywał zespół 2 plus 1. I pewnie nie jeden z nas pamięta to wykonanie, a będzie to piosenka Czerwone Słoneczko. Zapraszam. Na całym Śląsku raz i dwa.
znasz ty jak kamień. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko. Ależ to było piękne. Dziękujemy bardzo. Śląskie bajtle. Czerwone słoneczko. Pięknie Państwo reagują. Bardzo mnie to cieszy. Drodzy Państwo, no właśnie czas na kolejną piosenkę, ale to za chwileczkę. Bo najpierw chciałabym powiedzieć troszkę o kolejnej uczestniczce tego projektu, Karolinie Karcz. Czy jest tutaj rodzina od Karoliny? Jest. No to Karolina na pytanie o zainteresowanie odpowiedziała, jakże zaskakująco taniec, śpiew, ale także gra na keyboardzie, gitarze, flecie, sport, czytanie książek i napisała, że lubi zwierzęta. I teraz piosenka, którą usłyszycie, będzie o zwierzętach albo o jednym takim zwierzaku. A co to będzie? Będzie to piosenka, którą, nie wiem czy wiecie, ale śpiewała także Maryla Rodowicz, Zbigniew Zamachowski, a teraz będą śpiewać i tańczyć oczywiście śląskie bajtle. Miała baba koguta. Jak było? Jak się podobało? Dziękuję bardzo, dzieciaki.
Szanowni Państwo, zastanawiam się, czy wierzycie jeszcze w świętego Mikołaja? Tak. A u kogo był święty Mikołaj? Naprawdę? Bo u mnie nie był i tak właśnie zastanawiam się, czy ja po prostu już za dużo lat mam. Będzie? Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie. Dobrze, bo tak, dlaczego do tego Mikołaja? Bo ja tak widzę, że dzieciaki naprawdę bardzo inteligentnie potrafią podsumować pewne historie z życia wzięte. Mianowicie pamiętam mojego młodszego brata, to już jest teraz postawny facet, bo ma 19 lat, ale jak on był taki malutki, mój tata chciał przebrać się i przebrał się za Mikołaja. Przyszedł do domu taki z tą brodą, z tymi butami, w tym stroju. Wchodzi i mówi: ho, ho, ho! A mój brat tak stanął i mówi: tato, nie wygłupiaj się. No i ja nie wiem, czy to jest takie dobre. Nie wiem, czy to jest takie dobre, bo uważam, że dzieciaki powinny jak najdłużej wierzyć w świętego Mikołaja, tak jak państwo to robią, więc gratuluję tej wiary, naprawdę. Wiara na co dzień jest nam bardzo przydatna i potrzebna. Ja jestem pewna, drodzy państwo, że to, co teraz podzieje się na naszej scenie, z pewnością rozbudzi was i z pewnością wam się spodoba. Moja ściąga już otwarta. I teraz będzie piosenka, którą również na pewno znacie, może i nawet z wykonania zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, ale nie tylko. Bo teraz będzie o gąsce, gdybym to ja miała, i śląskie bajtle. Wzruszające to było, bardzo wzruszające. Dziękuję w imieniu oczywiście śląskich bajtli za brawa. A teraz, drodzy państwo, no właśnie, bo tak powoli się nam ktoś montuje na scenie. Dzień dobry,
Nieprzypadkowo się pojawił ten pan, drodzy państwo, bo czas na naszych kolejnych gości, jakże sympatycznych. No chodźcie, chodźcie, bajery, bajery, tak, chodźcie do nas. To kolejny zespół, który dzisiaj wystąpi. Witamy serdecznie, gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miło was widzieć po takim długim czasie, bo myśmy się już dawno nie widzieli, prawda? To troszkę minęło. No też nie, teraz tak od nowa. Od nowa. Ale pięknie ci w tym stroju, muszę powiedzieć. Bardzo ci dziękuję, ale nie o mnie dzisiaj, więc może zmieńmy temat. Porozmawiajmy o was, bo to wy jesteście, drodzy moi, gwiazdami na scenie już, oj, troszkę. Znaczy, nie wypominając wieku oczywiście. Gwiazdami to gwiazdy to możemy zrobić tu na jednej ręce. Właśnie, ale wiesz, ale podejdźmy może troszkę bliżej. O, pokażcie się nam tutaj wszystkim. Dali Równa. Słuchajcie, już teraz bardzo wam dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie. No i mamy tą niespodziankę dla was. Mamy tę niespodziankę, bo wystąpią później Śląskie Bajtle z waszą piosenką. Już się niecierpliwymy. No i myślę, że jest się czego obawiać, aczkolwiek oczywiście domyślam się, że wasze wykonanie już za chwileczkę tutaj będzie też powalające i bardzo będzie się podobało naszej publiczności. No to co, to ja was mogę zostawić z naszą cudowną publicznością, tak? Oczywiście, jako, oczywiście. Że my byliśmy już tutaj na próbie i widzieliśmy, co tutaj się wyprawiało i na pewno im nie dorównamy i że się bardzo stresujemy, dlatego tak jest, nas jest poprosimy mało. O pomoc nasze dziewczęta. Zapraszam z jednej, z drugiej strony do nas. Proszę, jakby się ustawili. Opanowali scenę. Drodzy państwo, bajery. My to się umiemy ustawić, nie? I kochani, piosenka Nasze Śląskie Dziążki. Jeszcze Dziążki na moje. I hej! Ha, siu! Starzec z akcji, od się z czoła leje, przyjechał do kotyni, oczka już się śmieje. Czerwone molica, łoczka jak perełki, zrobi słodko minka, straszok już się miękki. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i godają pince. Na buziach balaki, a na głowach bianki, karlusy wstychają, dziążki porywają. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i godają pince. Na buziach balaki, a na głowach bianki, karlusy wstychają, dziążki porywają. A na grubie karlik, wągel w ostrorąbie, no jak przyjdzie z szychty cały łowio w rąbie. Przeca śląskie ciążki, no i lepsze kucharki, jak strój rolada, aż przełażą ciarki. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i godają pince. Na buziach balaki, a na głowach bianki, karlusy wzdychają, dziążki porywają. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i godają pince. Na buziach balaki, a na głowach bianki, karlusy wzdychają, dziążki porywają. Wieczorem sobota, strażac kierownicie, na tańce z chłopcami koszku dziążka przyjdzie. Kolorowe kiecki, roztańczone nóżki, na szyi kolary, malowane buźki. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i godają pince. Na buziach balaki, a na głowach bianki, karlusy wzdychają, dziążki porywają. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i godają pince. Na buziach balaki, a na głowach bianki, karlusy wzdychają, dziążki porywają. Te śląskie
wszystkie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i dodają pince. Na buziach baraki, a na głowach bianki, karlusy zdychają, dziążki podrywają. Te śląskie ciążeczki, piękne baletnice, tańcują, śpiewają i dodają pince. Na buziach baraki, a na głowach bianki, karlusy zdychają, dziążki podrywają. Dziękujemy ślicznie naszym pięknym dziewczynom. Dziękujemy gorąco. Angelika, Bogdan i Artur, Bajery. Kochani, 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 nie uciekacie, ponieważ teraz raz jeszcze. Widzieliście dopiero na próbie, więc teraz zobaczycie tak oficjalnie. Ja ci powiem, Ninko, ja ze szkoły to nie uciekam. Nie, nie. Ja zawsze gnął do szkoły. Ja nie uciekałeś? Muszę ci jeszcze powiedzieć kiedyś, jak Angelika, bo Angelika jeszcze niedawno chodziła do szkoły. A teraz to jest, bardzo niedawno. Tak jest. Jak przyszła, my też czekali na nią długo, tak na powiem w skrócie. Czekaliśmy na nią strasznie długo, wiecie. Nie ma tej dziewczyny, nie ma. W końcu przyłazi do domu. Kaś tak długo była. Ona mi go do... Bo takiej pani wysypały się pieniążki. I do mi co, pomogłaś pozbierać? Ona go do... Nie, stołach na stówce. Ja. Tak jest, dzieciami. I o córce takie rzeczy, Bogdan. Tak mam właśnie, od małego. Współczuję, naprawdę. Prawda. Słuchajcie, teraz jest ten moment, abyśmy zobaczyli, drodzy Państwo, i wy, drogie bajery, abyśmy wszyscy zobaczyli oczywiście, jak ten numer zaśpiewają, wykonają, zatańczą śląskie bajtle. Zapraszam bardzo serdecznie i proszę o brawa. Czoła leje, przyjechał do chaty, dziążkę się śmieje.
państwo! O, wielkie brawa. Dla was państwo też wielkie brawa, naprawdę. Ale kochany zespół Bojery, który tutaj totalnie szalał, chodźcie do mnie, chodźcie na scenę. Zmęczeni, zmęczeni. Tańczyli, śpiewali. Och, wy to jesteście wulkan energii zespół Bojery. Musicie się tak nazwać, taki podtytuł będzie. Chodźcie, no jeszcze mogę my brykać, Angelika już jest za stara, już nie może teraz skokać co my. Dobry tata, Bogdan, Bogdan, Bogdan. Ale ręce to mi tak bolą od klaskania. Pięknie, piękny występ. Tak jeszcze się czyszy. No jak, no jak? No przepięknie, jak? Przepięknie, my jesteśmy strasznie wzruszeni. Jeszcze mam gęsio skórka. Pięknie śpiewają dzieci, zwłaszcza, że to nasza piosenka. No. Co serce mocniej jeszcze bije. I muszę powiedzieć, że Angelika też zaczynała, ileś ty miała? Już zapomnę, ty masz tyle lat już. 9 lat jak miała, to też zaczynała. Pierwszy raz na scenie była w Opolskim Teatrze, Amfiteatrze. I teraz się przypomniało, co? Troszeczkę, Angelika, przypomniało się? Się, to były piękne chwile i teraz jak patrzę na ten małe, kochane bąble, to aż mi się łezka kręci. No co, niektóre też nie były takie bąble tam, wiesz. Oj, ty, oj, niech to cię nie zmieni mój naprawdę. Wzrost. Ty masz jakiś kompleks chyba, wiesz? Tak o tym wieku ciągle mówisz. No, o wieku? No, o wieku, nie, o wieku. Coś ty. Do wieku nie mam kompleksu. To dobrze, to dobrze. Jeśli do wieku nie masz kompleksu, to bardzo się cieszę. Ale są jeśli chodzi wzruszenie. O śpiewanie, też nie musicie mieć kompleksów. Jesteście rewelacyjni. Dziękujemy. Szaleństwo, zespół Bojery, drodzy państwo, wielkie brawo. Dziękuję wam bardzo, dziękujemy kochani. Ślicznie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Kochani, ja chciałabym kolejne osoby przedstawić, dzieciaki, które występują w projekcie, a jest to Karina Stolarz. Czy mamy rodziców Kariny albo rodzinę? Jest rodzina oczywiście. Brawo, tak, drodzy państwo. Dzieciaki dzisiaj są niesamowitymi gwiazdami. Ja się tak cieszę, że one mimo tego poddenerwowania wychodzą na scenę i czują od państwa tę energię. Karina powiedziała, że bardzo interesuje ją taniec i śpiew. Zresztą podobnie jak powiedział Janek Staniszewski. Czy mamy rodzinę od Janka? Jest, no wielkie brawa dla pani. Również kocha taniec i śpiew. Jest jeszcze Kacper Kalinowski. Kacper Kalinowski, czy rodzina od Kacpra dzisiaj się pojawiła? No proszę, ja tu się rozglądam. Ja tu się rozglądam. Kacper interesuje się oczywiście muzyką, śpiewem, tańcem i sportem. Takie męskie zainteresowania. I jeszcze Rafał Cabon. Szukam, szukam. Jest pierwszy rząd. Muzyka, taniec, śpiew. Aktorstwo, więc może nam wyrośnie taki aktor, kto wie, kto wie. I piłka nożna. No to takie właśnie męskie, chłopięce zainteresowanie. I też może piłkarz będzie tutaj na Śląsku, to też taka tradycja, prawda? Drodzy państwo, no piękny, piękny koncert, ale my nie kończymy. Nie, 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 przed nami jeszcze troszkę pięknych utworów. I teraz przed nami dla mnie osobiście bardzo wzruszający, bardzo taki emocjonalny utwór. Tę właśnie piosenkę śpiewali różni artyści, bo i Krzysztof Cugowski, już dawno, 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 ale także Kuba Badach, czy teraz Kabaret Rak i Piotr Kupicha. Oczywiście chodzi teraz o piosenkę Gorzkie Dymy. Piosenka Gorzkie Dymy w wykonaniu Śląskich Bajtli. Gorzkie dymy nad miastem my, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. W moim mieście
Jesteśmy stąd, ze Śląska. Dziękuję wam bardzo. Przyznam szczerze, że na próbie, kiedy pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę w wykonaniu śląskich bajtli, no miałam tak troszkę łzy w oczach. Nie wiem dlaczego. Wzruszyłam się, wzruszyłam. Drodzy państwo, teraz kolejne osoby. Dominik Senderkiewicz. Rodzina? Jest, oczywiście, że jest. Tak. Dominik bardzo interesuje się muzyką, w szczególności śpiewem, więc pewnie śpiewak nam wyrośnie. Wioletta Kowalska. No też są rodzice, wielkie brawa. Muzyka, śpiew, sport, czytanie książek i oglądanie filmów, drodzy państwo. To interesuje Violettę. Kim będzie kiedyś, nie wiadomo, ale mam nadzieję, że pewnie ze sceną coś wspólnego będzie miała, bo... Oj, tutaj dziewczyny i chłopcy bardzo zadowoleni z tego, że mogą występować. Karolina Jastrzębska. Jest, również jest. Zainteresowania, śpiew, taniec, malowanie i też bardzo lubi zwierzęta. Drodzy państwo, a przed nami kolejna piosenka. Piosenka, która została napisana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Ale właśnie, zanim wyjdą śląskie bajtle, ja bym bardzo chciała, abyśmy spróbowali zaśpiewać. Szła dzieweczka. No wszyscy znamy, prawda? Ja bardzo proszę, bo tak, ja śpiewać... No nie bardzo chcę, ale pewnie będę musiała za chwileczkę. Ale mam nadzieję, że wszyscy teraz zaśpiewamy, aby wtedy, kiedy wyjdą śląskie bajtle, zaśpiewać razem z nimi, dobrze? To może refren. Gdzie jest ta ulica? Potrafimy? No to dobra, na 3, 4. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. No, pięknie! Szanowni państwo, talenty nam się tutaj marnują po prostu. Chyba, że ktoś z państwa śpiewa, ja o tym nie wiem. To trzeba będzie następny koncert zrobić taki, żeby rodzice też wychodzili. Myślę, że warto o tym pomyśleć. No dobrze, teraz, drodzy państwo, skupiamy się, przygotowujemy gardła i będziemy śpiewać razem ze śląskimi bajtlami. Szła dzieweczka!
Znaleźli, państwo pewnie też znaleźli. Śpiewaliście, bo ja nie widziałam, drodzy państwo. Nie widziałam, bo mnie tam niestety za kotarą muszę się trzymać, chować. Śpiewaliście? Mam nadzieję. Wszystko sprawdzę. Będzie na kamerach. Uwiecznione. Drodzy moi, no właśnie, bo to nie jest tak, że tylko koncert. Nie jest tak, że tylko występy. Ale jest też płyta. Płyta z wszystkimi 14 utworami, które dzisiaj możecie usłyszeć na żywo. Jest płyta, blisko 48 minut muzyki, 14 utworów. No wszystko to, co tutaj możecie usłyszeć, możecie też słuchać w domu. Mam nadzieję, że taka płytka również znajdzie się w waszych archiwalnych nagraniach i nie tylko archiwalnych, w takich, do których będziecie wracać bardzo, bardzo często. No i przede wszystkim dla dzieciaków to jest rewelacyjna pamiątka. Uśmiechają się pięknie dziewczyny, ale słuchajcie, ja tak się fajnie czuję tutaj przy was, bo tak jak na was patrzę, jak śpiewacie, jak tańczycie, to chciałabym się wrócić czasem do takich lat. Ale to było już troszkę temu. Wracamy do teraźniejszości i możemy podziwiać teraz śląskie bajtle. Drodzy państwo, czas na kolejną piosenkę i pytanie, drodzy panowie, do was. Panowie, skupcie się. Co najbardziej lubicie, jak ubierają wasze partnerki, żony? No pewnie, że mini. Ja spodziewałam się troszkę innej odpowiedzi, przyznam szczerze, ale to bardzo cieszę, że jednak któryś z panów tu wpadł na to. Mini, więc teraz w wykonaniu śląskich bajtli piosenka mini z repertuaru Przysieczanek. Mini! Nasze szalone śląskie bajtle. Dziękujemy bardzo.
Szanowni Państwo, a my warto, abyśmy poznali jeszcze dzieciaki, które występują w projekcie. I tak, tutaj będą takie troszkę kosmiczne zainteresowania. Czy jest ktoś z rodziny Agnieszki Czerner? No proszę, proszę, oficjalny fanklub Śląskie Bajtle. Koszulki macie rewelacyjne. Agnieszka powiedziała, że interesuje się oprócz muzyki i śpiewu sportem, a także planetami. Czy Państwo wiedzieli o takim zainteresowaniu? Tak, tak. A czym to się objawia? Po prostu leży, patrzy w gwiazdy, czy o co chodzi? Znajomość Układu Słonecznego. Proszę. Będzie gwiazdą, po prostu będzie gwiazdą kiedyś. Chyba o to chodzi. Aleksander Nowak. Mamy tutaj rodzinę, no jest rodzina Olka. Zainteresowania muzyka, śpiew, sport i pływanie. Jakub Ignaszak. Szukam, jest rodzina. Muzyka, informatyka, piłka nożna i czytanie książek. Mnie bardzo cieszy, drodzy Państwo, jak widzę i słyszę, że dzieciaki dalej lubią czytać książki. To jest naprawdę bardzo budujące w dobie tego, co dzisiaj się dzieje i w dobie internetu. Jednak dzieciaki czytają. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Wiktoria Gajos. Proszę, witam bardzo serdecznie. Muzyka, śpiew, lubi chodzić, uwaga, uwaga. Wiktoria lubi chodzić do opery i filharmonii. A rodzice, mama, tak. Mama zaszczepiła tę miłość, tak? Tato, no to gratuluję, naprawdę. Pięknie. I słuchajcie, Zuzanna Grzesiak, której zainteresowania to muzyka i tresura psów. Brawo, jest rodzina. Czy z tą tresurą psów, bo muszę podpytać, to tak jakoś już to się objawia w jakichś zachowaniach? Tresuje tylko zwierzęta, czy rodziców też troszkę tresuje? Też, no tak, ale swoje zdanie ma i to jest ważne. W takim razie czas na walczyk górniczy w wykonaniu Śląskich Bajtli. Wydobywam wąwóz.
Walczyk Górniczy w wykonaniu śląskich bajtli. Kochani, jeszcze dwie osóbki, o których chciałabym troszkę powiedzieć. Natalia Gadomska i Zuzanna Gadomska. Brawo, brawo, rodzice, którzy byli na próbach zawsze, tak, rodzina się ustawiła bardzo dobrze. Natalia interesuje się muzyką, śpiewem, tańcem, jeździ na deskorolce, a także układa kostkę Rubika. I tak już długo się zajmuje takim układaniem. Ale zaraz. Zaraz, bo teraz już nie wiem, co mam myśleć. No dobrze, dobrze. A Zuzanna, czyli siostra Natalii, interesuje się muzyką, tańcem i śpiewem. Dlatego wcale nie dziwi mnie to, że obie występują w śląskich bajtlach. Drodzy Państwo, zanim kolejna piosenka, ja bardzo chciałam zaprosić na scenę Iwonę Rutkowską, czyli i Roxanę. Iwonko, zapraszam. Trzeba porozmawiać ze sprawczynią tego całego zamieszania. Witam wszystkich, witam serdecznie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Podejdźmy troszkę bliżej. Powiedziałam sprawczyni całego tego zamieszania. No i tutaj nie ma ani słowa przesady, ale jakże piękne zamieszanie. Iwonko, skąd w ogóle pomysł, żeby zaprosić dzieciaki, żeby te dzieciaki zaśpiewały i żeby to była właśnie śląska muzyka? Słuchajcie, moi drodzy Państwo, ja myślę, że nie ma... Nikt po prostu lepiej od dzieci nie zrobi tego i od najmłodszych lat, prawda? Starałam się dobierać im piosenki takie, które im pasują, zachować śląskość i te dzieci autentycznie pokochały te piosenki. Wierzcie mi Państwo na słowo. A ja jestem tak przejęta i chciałam wytrwać do końca i myślę, że wytrwam. Ja potwierdzam, Iwonka jest niesamowicie przejęta. Byłyśmy na próbach, ja byłam tylko na dwóch. Iwonka to przeżyła troszkę tych prób, prawda? Jak to wyglądało? Bo ja nie będę zdradzać. Twoim okiem było ciężko? No proszę Państwa, jak sami zauważyliście, piosenki są nasze, czysto śląskie, prawda? Bo szła dzieweczka i poszła Karolinka i Karliku. To są nasze od zarania, od wielu, wielu lat znane piosenki. Chciałam je zrobić troszeczkę inaczej. Powstały więc inne aranże do tego, tak? Ale śląskość jest jak najbardziej zachowana, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mieszkał na Śląsku, w Katowicach, w tej stolicy Śląska, na całym Śląsku. Mimo że w szkołach mówimy raczej w języku literackim, tak? Choć już też rozmagodo się po śląsku czasami. Uważam, że piosenki, śpiew, nie ma po prostu więzi bez muzyki. A ta muzyka ma właśnie zacząć się od dzieci śpiewających fajne śląskie piosenki w nowych aranżacjach. Pięknie, pięknie powiedziane. Ale ja muszę cię jeszcze podpytać o to, jak wyglądało nagranie płyty, bo przecież płyta Śląskie Bajtle jest. Jak to wyglądało? Jak dzieciaki się do tego wszystkiego nastawiały? Czy one były podekscytowane, zdenerwowane? Jak to było? No były bardzo przejęte, proszę Państwa, bo to każde dziecko z nich jest jakby z wyboru i nie miało jeszcze okazji być w studio nagrań, więc były takie zaszokowane, prawda, o, jakieś słuchawki, nawet ja, któremuś z dzieci tam, a ja mam donośny głos, to się Oleczek, nasz solista, tak wystraszył, mówi: pani i Roxano, pani tak głośno mówi. Ale fajnie to zniosły. Bardzo, bardzo dobrze nam poszły nagrania. Naprawdę tak myślę, mało czasu w sumie było, bo było tylko raptem 5 miesięcy, dzieliły nas jeszcze wakacje. Jedne dzieci wyjeżdżały, drugie przyjeżdżały. Trudno było je razem skompletować, tak? Ale rodzice, przede wszystkim rodzice są wspaniali. Szkoła tutaj, dyrekcja szkoły, zespołu szkół ogólnokształcących, proszę Państwa, i cała rzesza ludzi, która naprawdę nas wspierała i pomagała w tym, żeby wyszła nam, a myślę, że bardzo dobra płyta. Naprawdę jest warto kupić tą płytę, bo jest dobrej jakości, dzieci przeszły same siebie. Wielkie brawo, bardzo dziękuję. A Iwonko, czy ty masz konto na naszej klasie? Mam. Masz, no to piosenka też o tobie. A Państwo macie konto na naszej klasie? Nie? Facebook. No w każdym razie, teraz będzie też dla miłośników wszelkiego rodzaju takich komunikatorów społecznych, ale także dla tych, którzy pamiętają czasy
swojej klasy, czy to w podstawówce, czy to w liceum, bo może zapowiemy razem nasza klasa S. W wykonaniu, proszę Państwa, moich i naszych kochanych śląskich bajtli. Nasza klasa S. Jeszcze wywołam na naszą scenę tę, dzięki której to wszystko się dzieje, dzięki której to całe zamieszanie stało się faktem. Iwona Rutkowska i Roxana, zapraszam Cię, Iwonko. Prywatnie moja bardzo, bardzo, bardzo dobra znajoma, więc to dla Ciebie i oczywiście Cię szminką pobudziłam. Przepraszam. A ja przesyłam... Takie buziaczki wszystkim tutaj Państwu. Naprawdę jesteście wspaniali. Te dzieci takżeście tutaj wspierali tymi oklaskami. Nie ma po prostu lepszej publiki od Was. Dla tych dzieci ten koncert jest szalenie ważny. Dla mnie też, bo ja to tak jakby no, ktoś powiedział, że to jest moje dziecko sceniczne. No i chyba tak. Te śląskie bajtle to moje sceniczne bajtle.
Iwona, powiedziałaś kiedyś, że muzyka to świetne lekarstwo na wszystkie stresy. Ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że Wy jesteście już totalnie odstresowani. Jeszcze nie kończymy. Czas teraz na występ naszej kochanej Roxany. Proszę bardzo. Aż się boję, bo teraz ja, a po mnie moje śląskie bajtle śpiewają moją piosenkę, tą samą, tak jak tutaj teraz się dzieje dzisiaj, tak? Aż się boję, bo one naprawdę są lepsze. Każdy z nas ma swoje miejsce, gdzie buduje własne szczęście. Tutaj ze wszystkimi jesteś prawie za pan brat. Trzeba miejsce to szanować i wierności mu dochować, nawet jakby runął nagle przed nim cały świat. Ja należę tu do Śląska, ciepło i gościnnie. Nieraz biły w nas tu gromy, mocniej jednak biją dzwony. One dają wielką siłę, choćby nawet lunął grad. Można cenić różne kraje, ich regiony, obyczaje, umieć się nacieszyć tym, co u nich piękne jest. Zawsze musisz swoje chwalić, nie daj racji tej obalić, przy tym dobra mina i przyjazny tylko. Śląska, tu jest moja cała Polska, tu jest tak rodzinnie, zawsze ciepło i gościnnie. Nieraz biły w nas tu gromy, mocniej jednak biją dzwony. One dają wielką siłę, choćby nawet luną. Gościnnie, nieraz biły w nas tu gromy, mocniej jednak biją dzwony. One dają wielką siłę, choćby nawet lunął grad. One dają wielką siłę, choćby nawet lunął. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. A teraz moje bajtle to samo. Wyręczasz mnie, Iwonka. Przepraszam. Ale dobrze, dobrze. To w takim razie właśnie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że gotowi jesteście na to, co się wydarzy na naszej scenie, ale my, kochana, zejdziemy sobie tutaj i będziemy obserwować, dobrze? Zgadzasz się? Dobrze, dobrze. To teraz śląskie bajtle, specjalnie dla Was. Trzeba miejsce to szanować.
Zapraszam cię do nas na scenę, a wy nie uciekajcie, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Pozwolicie, że my tutaj się między was z Iwonką staniemy. Chodź, 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 chodź. Bo to, moja droga, teraz czas dla ciebie. Bo dzieciaki też chciały ci podziękować. Dzieciaki też chciały ci podziękować i już tutaj idą. Iwona mówi, nie wygłupiaj się. Proszę. Chcielibyśmy pani bardzo podziękować za trud włożony w naszą pracę, za w ogóle tak wspaniały pomysł, za wielkie poświęcenie, za bardzo dużą ilość czasu włożono w nasze próby. Serdecznie bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, nie mam słów. Po prostu mi, jakby to mu powiedzieli fachowcy, tak troszeczkę za nie mówiłam. Drodzy moi, ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj, że się tak cudownie bawiliście i że tę energię przekazywaliście dzieciakom. Jak było? Bardzo wam dziękuję. A my co? Nasze Katowice tak na koniec. To nasze Katowice specjalnie dla was. Oczywiście wszystkie dzieciaki zostają, wszystkie śląskie bajtle, żeby nikt nie uciekał. No Iwonka, ale ty musisz zostać. Nie masz innego wyjścia. Już chciała uciec. Przywiozła tu pejnie.
życie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Oczywiście dziękuję za to, że przyszliście, że tak się cudownie bawiliście. Tobie dziękuję, Iwonko, że mogłam tutaj być. To była naprawdę wielka przyjemność. Dziękuję bardzo. No i oczywiście pamiętajcie, drodzy Państwo, o śląskich bajtlach.